Dzisiaj w ofercie sprzedaży grupa gołębi linii Jansen Arendong, czyli czyściutkie gołębie Jansen. U Ryszarda w hodowli zwane bądź to czerwonymi lisami, bądź to nakrapianymi lisami. A więc hodowca, który wraca z Niemiec, gołębnik nowiutki zbudował i chciałby je zasiedlić czymś ekstra. Zamówił 10 gołębi, czyli dwa pakiety za 7000, dwa w gratisie, to jest 12, ale Ryszard jeszcze od siebie dorzuca 5 sztuk, czyli łącznie 17 sztuk, którymi będzie mógł wzbogacić swoją hodowlę. A więc czerwone lisy i nakrapiane lisy, gołębie wywodzące się z hodowli Gerda van Houtena z Holandii, gdzie wielokrotnie zdobywał mistrzostwo, jak i również umieszczał gołębie na olimpiadzie. Nakrapiane lisy, cudowni przedstawiciele sprinterów, braci Jansen, a więc gołębie doskonałe. Gołębie są w cenie po 700 zł sztuka. W ubiegłym tygodniu pan Franek sobie kupił niezłą baterię. Akurat byłem w Żorach, dowiozłem mu. On sobie kupił 14 Jansenów. A tu już następny hodowca również niemałą baterię. A więc gołębie braci Jansen poprzez Van Houtena, czerwone lisy i nakrapiane lisy. Wszystko od Ryszarda. Z ciekawostek tylko dodam, że wkładam na lot w środę z Rouen 1000 km, jak i również odbędzie się pierwszy lot konkursowy gołębi młodych z miejscowości Nowogród Bobrzański, 120 km. A więc spójrzmy jeszcze ostatni rzut na tych cudownych Jansenów u Ryszarda. Młodziutkie gołębie o doskonałej budowie, rewelacyjne wręcz na wszystkie dystanse, bo tutaj i również ili morz 930 km ta rodzina pokonywała. A więc Ryszard Tosnowiec, słoneczny gołębnik, Polska.